Mieszkańcy Bukowa będą mogli korzystać z nowego miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu. Jesteśmy obok boiska na terenie wytypowanym przez samych mieszkańców do wybudowania wiaty, pod którą stoimy. No jeszcze troszkę sobie wyobrażamy, że stoimy, ale jak popatrzeć, stopy już są. Do końca roku będzie i wiata, do końca roku będzie plac zabaw Siłownia, czyli takie centrum rekreacyjne dla mieszkańców Bukowa, a myślę, że nie tylko, że chętnie skorzysta każdy, kto tu przyjedzie. Przy ulicy Spokojnej w Bukowie powstanie nowy plac zabaw dla najmłodszych, siłownia plenerowa oraz wiata rekreacyjna. Będzie plac zabaw, siłownie zewnętrzne, ławki do odpoczynku dla młodzieży i dla osób dorosłych. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni z tego. Rozpoczęły się prace inwestycyjne przy realizacji tego zadania, które prowadzone są w ramach projektu Rewitalizacja wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców. To jest projekt, który jest realizowany w ramach środków przewidzianych dla gmin po zakończeniu COVID-19, tak to określę, wnioskowaliśmy o dosyć duże pieniądze. Tutaj dostaliśmy na poziomie 25%, stąd też był problem, no, z czego zrezygnować, co w Bukowie zrealizować. Wspólnie z mieszkańcami podjęliśmy decyzję, żeby był efekt widoczny, odczuwalny. Nie zajmiemy się tylko na przykład wymienianiem żarówek na LED-owe czy kompletnego oświetlenia, ale zrobimy to, co będzie służyło bezpośrednio mieszkańcom. Krzyż zielony przy ulicy Spokojnej w Bukowie niebawem zmieni swój wygląd, a mieszkańcy będą mogli spędzać tutaj swój wolny czas, organizując różne plenerowe wydarzenia. W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane takie rzeczy jak urządzenia placów zabaw, urządzenia siłowni plenerowej, drewniana wiata oraz ciągi komunikacyjne. Planowane prace 60 dnia od podpisania umowy, czyli około 10 stycznia. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, koniec prac nastąpi jeszcze w tym roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 469 tysięcy złotych. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu gminy Żarów oraz z pozyskanego dofinansowania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 300 tysięcy złotych.